No witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Oczywiście moi drodzy, z góry chciałbym was poprosić, wy doskonale wiecie o co, także nie będę już gadał, więc bardzo was o to proszę. Także otwieramy kurki, niech lecą na świeże powietrze. Super. Te silki, no kurczę, żeby te silki rosły, bo chcę naprawdę, żeby one na wiosnę już mi no już znosiły jajka, tak? Bo bardzo bym chciał mieć parę kwok na wiosnę, ale i tak pewnie będę musiał coś dokupić ze starszych silek. No ale to co moje wychowam, to moje, nie? No wyłazimy. Jajeczek jeszcze nie ma, ale spokojnie, kurki dopiero zaczynają. No dobrze. I wszystkie już prawie. Super. Ja już tu mam przygotowane dla gęsi, ale teraz im nie zaniosę po szkole. One jeszcze na pewno mają, jak nie to tam od kaczek dojedzą. Także to spokojnie. Tak mniej więcej zawsze pamiętam na ile dni i tak pilnuję, żeby iść im dostarczyć to jedzenie. Czasami poza kamerą, ale no mówię, zazwyczaj to o, wnioski. Dobrze, moi drodzy, przejdźmy się tylko do odchowalnika. Chcę wam pokazać, bo o paszy mówiłem trzech workach, ale 25-kilowych, nie? Zazwyczaj to paszę się kupuje w 25-kilówkach, więc tak to wygląda. To są właśnie te zapasy. Tu może zobaczycie bardziej lepiej te blaty, bo chyba wtedy w nocy byłem. No i mam fajny zapasik tej słomy, jakby ktoś nie wiedział. Tutaj odchowalnik w sumie czeka pusty. No i czeka na coś. Nie wiemy na co w sumie. Nie wiemy na co, powiem wam. Nie wiem na co, bo no, po prostu nie wiem. Zawsze sobie, jak mam czas, zerknę na pole tutaj. Bo raz była taka sytuacja, że miałem kiedyś tutaj kurnik, zaraz wam pokażę gdzie. To jeszcze nie nagrywałem, ale to był pierwszy kurnik, a szkoda, że nie nagrywałem. Także tu, czekajcie, dokładnie, o, dokładnie chyba do tego przęsła, tutaj, tu była ta buda, co u silek jest, nawet widać po ziemi, bo tutaj były ziemniaki, i tutaj była ta buda dotąd, i dotąd, i tu chyba szedł płot, tu była taka furtka, nie, tu była furtka, o, tu była furtka i tu szedł płot, tu był taki chyba chodniczek. Tu była furtka, także tu się wchodziło na wybieg. No i tu był taki wybieg. Tu była buda. Ta w zasadzie, no ta co silki są teraz, tylko wiecie, niezabudowana. A w środku tego kojca, bo to był kojec dla psów, był właśnie kurnik ten. Ten taki, o tamten. Ten, no ten, tu, o co widzicie, na samym lewo. No ten co gęsi tam były przez jakiś czas. I tak pewnego dnia obudziłem się o 5:00, czy tam 6:00, już nie pamiętam, no 5:30, coś, nie wiem, no tak jakoś się obudziłem, przyszedłem otworzyć kury i tak wszedłem sobie, wystawiam się, patrzę, a tutaj lis, no tak tu bardziej, tak dalej, o, dalej bardziej, no ale nie był za blisko, no kurczę, to jest jednak ile, 300 metrów, no, nawet nie, bym powiedział z 200, no załóżmy 300 metrów. Także on już doskonale czuł i słyszał, że tutaj są kurki. No ale na szczęście nie podszedł, go spuszyłem. Tam coś powiedziałem i od razu tam zacząłem jakieś dźwięki wydawać, że szysz i tam klaskać. No i go spuszyłem. No, znaczy, jakby podszedł, to myślę, że psy by zareagowały i to szybciutko. No ale dobra, opowiedziałem wam.
i mogę lecieć do szkółki. Także widzimy się, moi drodzy, jutro. Co ja gadam? Po szkole. No i witam was po szkole. Kotki tutaj biegają, one są wszędzie, naprawdę wszędzie, także te koty, no, myszy raczej nie mają szans tutaj na życie w pokoju z kotami. No bo mówię, koty są bardzo tutaj czujne, znaczy czy czujne to nie wiem, ale no są zawsze, nie? Są zawsze, także naprawdę strażnicy myszy są. No dobrze, kurki jeszcze niosą jajeczka, jak widzicie. W sumie to którą mamy godzinę? 15. Tu już widzimy tam jajeczka, tutaj. No, tutaj zebrałem trochę kubek, ale tutaj przede wszystkim zebrałem do zera, tutaj także. No i fajnie, naprawdę fajnie się zbiera, już nie tak wiadomo, już nie tak dobrze jak wcześniej, od razu po nasmarowaniu, no ale to było raczej logiczne, że to z czasem będzie coraz gorzej. No i moi drodzy, cieszę się, bo naprawdę no fajnie, fajny kurnik powstał, naprawdę kawał budynku, także no myślę, że sami tak stwierdzicie. Także mega się cieszę. No co, kotki, ojej, wy co jesteście. Właśnie, mam skrzynki. 7 mam. Co prawda potrzebuję 8, ale 8 jeszcze dziadek mi załatwi. Ale jak na razie mam 7. No i są to te standardowe skrzyneczki. Bardzo dobrze mi się z nimi tutaj pracuje, bym powiedział. No fajne są. Idealne, bym powiedział. Idealne, nie mniejsze, nie większe. Są po prostu idealne. Jeżeli chodzi tutaj o kurki, to no rosną. Rosną sobie, za dużo wam nie poopowiadam. No bo nic u nich się takiego nie dzieje. No dobrze, moi drodzy. Więc tak to właśnie wygląda. No a my widzimy się później. Powiem wam, że byłem u gęsi i kaczek. Znalazłem im te wiaderko jedzenia. Jeżeli chodzi o kaczki, to jeszcze miały w tym karmidle. Ale w sumie nie wiem, czy one stamtąd jedzą. Na pewno. A gęsi nie miały. Także zaniosłem im. No i moi drodzy, zdziwicie się. No wiecie co zobaczyłem? Jak kaczor depta kaczkę, ale właśnie kaczor staropolskiej rasy kaczki deptał kaczkę rasy dworka. Także no ciekawie, jak widzicie. No i się zastanawiam teraz, nie? Bo mam wtedy na pewno samicę, jedną dworkę i pytanie, czy druga to samica? No jestem ciekaw. No ale dobra, teraz mamy zbieranie jajeczek, jak widzicie, mamy już 10. Super, lecimy dalej. No i ja już biorę, powiem wam, 5 wytłaczanek, kurczę, bo no coraz więcej tych jajek, powiem wam. Coraz więcej. Jak, liczymy dzisiaj na rekord, czy nie? Jak myślicie? Żadnej kury nie ma? Chyba nie, co? Czy jest? Jest jeszcze jedna, kurde. No a zobaczymy, już zbieramy. Nie wiem, czy latarki nie włączyć. No, chyba będzie lepiej, co? O, tu jeszcze 2. Także 16. Właśnie, nie ma kury bez dzioba. No, ale ona to jeszcze na wybiegu pewnie sobie lata. Tu już nie ma. O, tu mamy dużo. Oj. No, tu jeszcze jedna kurka jest. No, jedna. Dobrze, kolejne 10, czyli 20. I lecimy dalej. Tu też sporo tych jajek. No i powiem wam, że zebrałem z tych grzęs tutaj trochę odrobinę, to już wam mówiłem i stamtąd. A to mówiłem wam, nie? No, mówiłem wam. Ty co, kurka? No, boisz się, nie? No teraz to zbieranie jajek, to powiem wam, że coraz dłużej trwa. Zbierzemy sobie najpierw tutaj wszędzie. Dobra, mamy 30.
I lecimy dalej. 31. Dobrze. Tu już wszystko. Tutaj kolejne. No i mamy, moi drodzy, takim sposobem 40 jajek plus jeszcze te spod kury, także już wam pokazuję, ile tu będzie. No więc tutaj mamy w zasadzie 4 jajka, ale jeszcze nie wiadomo, czy ona zniesie, czy on, co ona chce. Także 40, moi drodzy, 4 jajeczka, chyba wszystko zebrałem. No i nie wiem, czy w sumie ona chce znosić, chyba wydaje mi się, że tak, ale nie wiem. W sumie co ona chce? Może zniesie na naszych oczach, co? Czy co myślicie? Czy nie? No tak to byśmy idealnie widzieli. Patrzcie. Idealnie. No ale pytanie, czy chce znieść, nie? Te jajko, kurczę. No dalej, dalej. Dobra, poobserwuję chwilę i dam wam znać. No i patrzcie. Rozbiłem jaja. Rozbiłem 10 jaj, moi drodzy. No ale, no niestety, no czasami się tak zdarzy. Lekkie poruszenie i jaja lecą. Co prawda, powinienem mieć już coś takiego typu koszyk tam chyba nieść. Bo to nie robota tak nieść wytłaczankę. Nilsson się tym zajmie, to się nie martwię, no ale szkoda 10 jaj, nie? Szkoda 10 jaj, bo takie ładne zbiory. No ale, no trudno, no zdarza się, także głowa do góry i do przodu. Także moi drodzy, jajeczka na półce, biorę je do domu zaraz. A jeżeli chodzi o kurę, to chyba zniesie to jajko, ale chyba ma jakieś problemy, także może być duże jajko. Może będzie duże jajko, ale tam trochę siedziałem jeszcze, powiem wam, przy tym gnieździe. Tam coś leci. Ale mówię, nie będę tam stał, nie? Nie będę tam stał, aż zniesie jajko, nie? No dobra. Także Nilsson tutaj ogarnia, a my widzimy się później. Mam takie, kurcze, wrażenie, że coraz mniej tutaj tych kur jest. No i chyba tak jest, powiem wam. Naprawdę tych kur, w sensie tu, na tej grzędzie mi chodzi. Że tutaj na tych grzędach, na tej stronie. A bardziej wolą te kury jednak tam. No ale, no nie wiem, no pewnie się dzielą jakoś. Tutaj wiadomo. Część na podłodze, dlaczego? Nie wiem. No ale są na podłodze. Tu dużo wysypują i nic im nie nasypuje. Niech to jedzą, bo jeszcze mają dużo tam. Niech to wszystko ładnie wydziobią. I pytanie, czy... A nie. Jednak nie zniosła kurka jajka, a była chyba tutaj, nie? No. Nie zniosła. Ty kurka też schodź stąd. No nie ma jajka. Także na dzisiaj 44 jajeczka. Ja nie mogę zapomnieć, bo muszę wziąć paszę i tutaj jedzonko dla syramy w piwnicy. Niluś wylizał jajeczka, skorupki wziąłem i tak to, moi drodzy, wygląda. Ja zamykam właśnie kurki ozdobne. Pieski dostał jedzenie. No i tak właśnie wszystko kończę. Syramy tam, tutaj te. Właśnie, chciałbym jeszcze poruszyć temat liści, bo no kurczę, powiem wam, że czytałem, bo właśnie dzisiaj jak to nagrywam, to wszedł filmik, tak? Dobrze mówię? Tak. I moi drodzy, są na różne komentarze. Są komentarze typu, czy ja oszalałem, czy ja bym chciał mieć pościelone liściami. To w ogóle największa, kurczę, tutaj największa, moim zdaniem, głupota w komentarzach. Porównywanie tego, czy ja bym chciał mieć w pokoju też liście, no to moim zdaniem głupota. No bo po pierwsze, no zacznijmy od tego, że liście, no to chyba nie jest, nie wiem, czy tak jakbym ja im, kurczę,
No nie wiem, do czego to porównać, powiem wam. No dla mnie to jest taka mała głupota nawet. I moim zdaniem liście, no co, to był eksperyment i moim zdaniem sprawują się nie najgorzej, moi drodzy. No i były też również komentarze typu tak, tak się kiedyś robiło, nawet teraz się czasami tak robi, liście się normalnie zbiera i się ścieli z zwierzakom, nie tylko kurom nawet, także to nie tylko mój tutaj wymysł, ten widzę zaczyna być taki, no tutaj widzę zaczynają się małe dymy, nie wiem czy te nie będą musiały być oddzielone. No i właśnie tak sobie czytałem, powiem wam, i się śmiałem i uśmiechałem. No, ale wracając do tematu, no też byli oczywiście tacy, co mówili o chorobach. A ja wam oczywiście powiem moje zdanie na ten temat. Moim zdaniem to nie jest nic strasznego, że je pościeliłem liściami. Bo powiedzcie mi, czym wiele różnią się liście od słomy. Ale nie patrzmy teraz, czy słoma zawiera jakieś takie rzeczy, a to to. Powiedzcie mi, czym się różni liście od słomy, od siana, od trocin, od piasku załóżmy. Jakbym ścielił im, niczym. Ale przejdźmy do następnej kwestii, która też również powinna być poruszona. Mianowicie choroby. Merci, szczeka, bo na pewno jesz tam jest. Choroby, moi drodzy, więc ja tutaj nie mówię wam, że liście są dobre, bo zaraz wyciągniemy wnioski. Właśnie tak myślałem o tym i jeszcze potwierdziliście mi to komentarzami. Choroby, tak. Bierzmy też pod uwagę to, że moi drodzy, drzewa. Na drzewach siedzą ptaki, a ptaki również się załatwiają. Tak zrobili na liście, liść spada później tutaj, a ja to biorę do kurnika jako ścielenie. Także moi drodzy, czy bym polecał? Raczej nie, bo jest ryzyko chorób. Tak, jest ryzyko chorób i to mam na myśli. Także ja tutaj nie mówię, że ten pisał głupoty, ten miał rację, tylko moim zdaniem każdy coś, no... No, te komentarze mogłyby być inne, także jeżeli chodzi o mój komentarz, to super, gościu pościelił liściami, spoko pomysł, kreatywnie. Kolejna rzecz, kiedyś tak robili, też takie komentarze były. Zresztą następna sprawa, to ma swoje minusy, ponieważ no, łatwiej jest o te choroby. Także moi drodzy, no nie myślcie, że tutaj ja nie wiem... Kurczę, liście to... No zamknijmy już po prostu ten temat. Dobra, także moi drodzy, co? Subskrypcja kanału, łapka w górę, miły komentarz i oczywiście, no czy nie miły komentarz, wypowiedzcie się jeszcze na temat tych liści. Bo te liście wzbudziły pewne tam uwagi. No i widzimy się już jutro. Do następnego. Siemaneczko.